Ale jestem Polakiem tutaj i przyszedłem was bardzo mocno wspierać, ponieważ znam dobrze historię i wiem, co się działo. Wiem, co Moskale robili. Dobrze pamiętamy w 1932-1933 wielki głód na Ukrainie. I bardzo tego żałujemy. Wiemy, kto był tego winny. Kreml. Dalej. Wojna czeczeńska. Pamiętacie wojnę czeczeńską? Druga wojna czeczeńska 1999-2009. Co się działo? Szanowny pan Władimir Putin powiedział, że Czeczeni wysadzali budynki w Moskwie. Jaka była prawda? Putin sam to robił. Wysadzał swoich rodaków, żeby rościć sobie prawa do podbicia Czeczeni. 2009 rok. 2008 rok. Mamy tutaj transparenty z Gruzji. Abchazja i Osetia Południowa została zajęta przez rosyjskie czołgi. Kolejny przykład rosyjskiego imperializmu. Idziemy dalej. Pamiętacie Krym? Tak! Luty 2014 roku. Putin zajął wasz Krym. Idziemy dalej. Mamy 24 luty 2022 roku. Godzina 4 rano. Rozpoczyna się agresja rosyjska na państwo ukraińskie. Na niepodległe państwo ukraińskie leżące w Europie. Dumne i niepodległe. Chcecie się na to zgodzić? Nie! Będziecie walczyć? Tak! I my będziemy wam w tym pomagali. Cały czas widzimy, że Moskale, wy tak nazywacie Rosjan, my również, ponieważ są z Moskwy, robią nam podgórkę. I my jako naród polski i naród ukraiński musimy stawić temu czoła. Nie jesteśmy w stanie istnieć niepodlegli osobno. Musimy walczyć razem w kontekście wsparcia. Musimy się wspierać i widzimy, co się dzieje. Moi rodacy cały czas tworzą jakieś zbiórki. Moja koleżanka w tym momencie organizuje zbiórki dla zwierząt, więc również możecie się do niej zgłaszać w ramach waszej akcji. I bardzo mi się podobało to, jak skakaliśmy precz z Moskalami. Tak to się nazywało? Mogę? Ale te same pyle na Majdanie. Precz z Moskalami! Hop, hop, hop! Precz z Moskalami! Hop, hop, hop! Precz z Moskalami! Hop, hop, hop! Kto nie skacze, jest Moskalem! 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 Hop, hop, hop! Wypadł Putin z Europy! Wypadł Putin z Ukrainy! Dziękuję! Moi drodzy, nie mamy niestety tutaj u nas ambasady rosyjskiej, bo z chęcią byśmy... Dziwne, ale jestem Polak.